Zawodnicy klubów sportu walki Satori Jaworzno wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Jiu-Jitsu, które odbyły się 26 listopada w Katowicach. Były to najbardziej prestiżowe zawody organizowane przez Polski Związek Jiu-Jitsu Sportowego, w których udział wzięło prawie 800 zawodników z ponad 70 klubów z całej Polski. Na zawodach zaskoczyła mnie duża frekwencja. Moja kategoria, 85 kg, senior, miała rozpocząć się o godzinie 15, rozpoczęła się o godzinie 18, a finały trwały aż do godziny 20. Mimo tego, że była duża frekwencja na zawodach, ja jestem zadowolony, gdyż dało to możliwość zaprezentowania się w wielu walkach oraz sprawdzenia z wieloma przeciwnikami. Z tego trwającego ponad 12 godzin turnieju zawodnicy jaworzyńskiego klubu przywieźli kilkadziesiąt medali w konkurencjach Fighting oraz Nevada. Udało mi się wygrać 3 walki, czwartą walkę w finale niestety musiałem oddać już przeciwnikowi. Zająłem 2. miejsce, także jestem bardzo zadowolony. Przygotowania do turnieju były bardzo intensywne. Okres przygotowawczy rozpoczęliśmy już 3 miesiące wcześniej. Był to ciężki okres nie tylko pod względem fizycznym, ale również pod względem organizacyjnym. Nie jest łatwo pogodzić życia codziennego z pracą oraz z treningami. Tutaj ogromne podziękowania należą się przede wszystkim trenerom z klubu sportu walki Satori, jak i mojej dziewczynie, którzy w tym ciężkim okresie mnie wspierali. Znakomita postawa na macie wszystkich zawodników pozwoliła klubowi sportu walki Satori Jaworzno zająć 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej. W tym roku to był ostatni start w jiu-jitsu. Czeka nas jeszcze kolejny występ, ale to już na matach judo.